Cześć, wczoraj był wtorek, dzisiaj jest środa. Wczoraj dopuszczaliśmy psalmopeus Irminie, a dzisiaj co dopuszczamy, bo nie pamiętam? Cyrylopagopus Hatihati. Aha, hati hati znowu, no właśnie. No, No. mamy znowu tę samiczkę. Samiczka jest dzisiaj bardzo aktywna, łazi. Biega po tym terrarium, więc będziemy. Reklama jakaś się załączyła. No, także dopuścimy pajączka. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie krócej trwało. Ja też nie chcę Was męczyć kontentem pająkowym, bo nie jest to stricte kanał o pająkach, ale mimo wszystko, a tak jak Wam mówiłam, czasami Wam coś będę pokazywać. Dobra, dzieci nas potrzebują, bo coś tam krzyczą, coś tam, coś. Dobra. Widzimy się na kopulacji? Oby. Ja do Was mówię, widzimy się na kopulacji, a Krzysiek mówi albo na kolacji. Więc wyszło na to, że albo kopulacja, albo kolacja. Miejmy nadzieję, że to pierwsze. Ona tak chodzi tam z tyłu. Dobrze, powlogujemy trochę, bo czas trochę powlogować. Śniadanko. Tak, śniadanie po 13. Bardzo długo spałam. Bardzo potrzebowałam. Zresztą ja ostatnio tak śpię. Jak nie idę dzieci odprowadzić, albo na przykład rano pomagam Krzyśkowi dzieci poubierać i nakarmić do szkoły. Oni idą i ja śpię dalej. No a później wiecie, no. Robię wszystko to, co bym robiła od rana, tylko robię od południa do. No po prostu mi się przesuwa ten tryb życia. Ale dobra, mamy tu śniadanko, mamy bajgle w środku. Może zobaczycie, ja wam pokażę. Jest po prostu bajgiel z tostera, sałata, a zobaczcie, awokado i zrobiłam taki sos jak na spaghetti, taki po prostu zrobiłam sos pomidorowy do właśnie wykorzystywania przy na przykład kanapkach. Do tego mamy bananka, grejpfruta trochę i groszek i kawusia. Brawo ja! Smacznego. No to wczoraj powlogowałam, normalnie śniadanie wam pokazałam, brawo. Kolczyk zgubiłam. Jechaliśmy teraz z Krzyśkiem autobusem i tak sobie macam jedno ucho i drugie ucho. Znaleźliśmy tylko tego baranka, tą zatyczkę. Przeszukałam całe siedzenie, szalik, swetr, wszystko po prostu. Ściągnęłam tą kufajkę. Nie, nie było. To są te kolczyki, które kupiliśmy, jak byliśmy w Polsce. Trochę mi ich szkoda, bo naprawdę je codziennie noszę. Nosiłam. I teraz jest taka opcja, że po prostu trzeba będzie zrobić trzecią dziurkę i go jako trzeci nosić. Jest motywacja, co by zrobić trzecią dziurkę. Idziemy się poszlajać po gejcie, bo mamy jeszcze trochę czasu, idziemy do urzędu. Jest dopiero 9:20, a mamy na 10:00, więc 40 minut, nic nie robienia. No. Wieje mi. Dobra, kończę. Jak będzie co fajnego do pokazania, to pokażę, a jak nie, to nie. Co w kinie? Można. Trzeba nawet skulać. Skulamy się. Zobaczcie, zazwyczaj idziemy sobie
mościkiem tym zielonym, a teraz schodzimy sobie w dół i będziemy szli mościkiem czerwonym, tym swing bridge, który Wam kiedyś pokazywałam. O, jak ładnie. O, widać gościa. Jest czerwony mostek. I jest Hilton. Po tym, no? Aż do samej góry. Aha. Zazwyczaj wiesz, i gdzie są te kołki? No normalnie, na tym zielonym. Możesz wejść na samą górę. A, dobra, kumam. Tak jak można na przykład wejść na górę w Sydney. No. Jest most i... po tym, no? Góry, do samej góry. No to na pewno takie świry były. O. O, właśnie dlatego jest zamknięte, bo widzisz, robią tutaj. No robią tu. No, bo ta lewa strona jest zamknięta mostu. Ale my i tak planowaliśmy sobie dzisiaj jakimś innym przejść. A tamten znowu ma całą blachowanę, widzisz, nie widać, widzisz. No, bo oni go robią już chyba z 2 lata. O. No, akurat tu przejechał. A na tym zametku byliśmy z dzieciakami. Co? Przejdę teraz? Nic mnie tu nie trzaśnie? Idzie Krzysztof, przodownik wycieczki. Ale zobaczcie, ja to się zachwycam ciągle, w jakim my pięknym miejscu mieszkamy. Się ładnie tu jest, nie? No. Fajnie się tu mieszka. Jak się zastanawiacie, bo ja często widzę pytania gdzieś tam na grupach, że ktoś tam by się chciał na północ właśnie przeprowadzić, gdzieś w okolice Newcastle. No to my polecamy. Tu się bardzo fajnie żyje, jest bardzo ładnie, przyjemnie, ludzie są mili. Komunikacja, o proszę, dobra komunikacja, autobusy jeżdżą. Tam jest Hard Rock Cafe. Tam byłam z Joanną. Też Wam pokazywałam. Tam jest Millennium Bridge. Tu jest... tu jest Tyne Bridge. Tu jest Swing Bridge. A tamten to jest High Level Bridge. A tamten najdalszy, ja nie wiem. Teraz tak idziemy i mnie tak olśniło. Ty, jaka wiosna! Zobaczcie, jakie słoneczko. W ogóle jest tak ciepło. Ja się za ciepło ubrałam. Ciepło ci? No, spokojnie. Bo mi jest tak aż trochę za ciepło. Ale to dobrze, ja się cieszę. No, nic nie będzie chyba słychać. Słyszycie? No, ale ja mówię, że ja się cieszę, że mi jest za ciepło, bo to jest bardzo dobry znak. Ja się wycwaniłam. Mówię, rozbieramy dzisiaj choinkę. No to chłopaki rozbierają choinkę, a ja sobie tutaj chilluję. Cześć, mamy sobotę. Coś koło 12. Ja ostatnio tak wstaję i pokażę Wam, co mam dzisiaj na śniadanko. Aha, chciałam Wam powiedzieć, że do... nie wiem do której w nocy, ale do nocy szurowałam schody. A i zobaczcie, tu mam bajgla i tutaj mam przysmażonego, zrobiłam kotleciki takie, to była soczewica, trochę mąki dodałam, jakiś tam przypraw i sosu sojowego, troszkę pieprzu chyba jeszcze też. No i tyle. I to po prostu daję na patelnię. To w ogóle w lodówce jest ta pasta na te kotleciki. I jak potrzebuję zrobić, to po prostu wyciągam, kulam z powrotem do lodówki. To jest fajne, zimne i się tak nie rozwala ani na patelni, ani w rękach. No, więc takie chłodne. A tutaj jest podsmażony bakłażan. Zazwyczaj robię tak te kanapki w ten sposób, że na przykład mam zielone warzywa, tak jak na przykład sałatę, tak jak na przykład... nie wiem, paprykę jakąś albo coś takiego, ale dzisiaj akurat ani to się w ogóle skończyła. Ogórka zielonego jakoś tak za nim nie przepadam, więc go tutaj nie będę dawała, bo mi zepsuje smak. Papryki nie chcę nowej skrajać, no i tak będzie po prostu. A tutaj sama zrobiłam tak jakby keczup. Tak naprawdę, no i ja sobie tym polewam, nie?
O, tutaj sobie polejemy. Bardzo tłusty mi wyszedł, bo tam mam dużo tłuszczu na patelnię, bo ja wiecie, jak robię ten sos? Tak jak sos do spaghetti. Jest identyczny. Tylko ten jest akurat bez tych, bez przypraw takich ziół, nie? Bo mi się ziółka skończyły. Właśnie ostatnio wsypałam do tego tutaj, do tej masy kotletowej. O, kapło. Ok. I teraz to po prostu przykrywam bajglem. Tu mam w łazience się bawić, a prawodą pewnie słyszycie. Okej. Okay. A, pociapałam brzydko. Tutaj sobie wzięłam. Tutaj mamy brzoskwinie z puszki, tak, w syropie. I tu już mam przygotowaną kawusię. Dzisiaj pijemy kawusię w filiżance takiej. Okej, okay. No to co? Idę jeść. Zobaczcie, odzyskałam salon, szczególnie mój kominek. Mam wreszcie znowu gdzie czarować. Zdjęcie tego tupana wrzuciłam nawet na Instagram. Podam wam mój Instagram, zapraszam tam do siebie. A podam wam nawet dwa Instagramy. Podam wam szyciowy i życiowy. No, także tutaj pięknie, kurze, starte, pięknie, tak. Prójki wszędzie w domu posiane. To prójka musi być i koniec, kropka. No, i tutaj mamy też kącik odzyskany czytelniczy, bo tutaj stała choinka. Wiecie co, muszę kupić jakieś dwa kawałki paneli. Często w sklepach budowlanych, czy tam takich, wiecie, B&Q, tych kastoramowych wszystkich, są często resztki. Gdzie my to widzieliśmy resztki? W Maxwell coś tam u nas koło Dobis. Resztki jakieś różne czasami sprzedają, deseczek, czy właśnie paneli, czy jakiś listewek i po prostu muszę to dosztukować, bo no nie mogę na to patrzeć, bo to jest po prostu taka czarna dziura. Wiecie, zawsze zasłaniam na zdjęciach czy na nagraniach, bo mi wstyd, nie? Ale w sumie nie ma czego mi być wstyd, bo to w sumie nie moja robota, po pierwsze, po drugie, ojejku, no to nie jest zaniedbanie, tylko to jest po prostu, no to jest po prostu gdzieś tam jakaś niedokończona podłoga, czy przerobiona i tyle, no. Lustro muszę umyć. Tak, bo tego już nie zdążyłam. No, wolałam te schody umyć. Tutaj tylko tak wczoraj ogarnęłam. No, tutaj mamy jeszcze taką. To jest szmatka i złe kwiatki. Tam trzeba zrobić porządek, bo tam poznosiłam wszystkie takie. No, tam powinny być tylko te książki i gry, i ewentualnie. No, tutaj mam na przykład ten. No. W tym rachunki wypisuję dla klientów, więc to też tam zawsze leży, żebym wiedziała, że to tam jest i koniec, kropka. No. A pokazywałam wam. Nie wiem, czy się wam chwaliłam. A czy oto była awantura, bo Krzysiek mi zamówił karty Tarota. Chciał mi dać karty Tarota. No i zrobił to, tylko wiecie, zamówił to na Timu. A ja nie popieram Timu. I ja tam może się nie wypowiadam głośno na ten temat, ale jestem przeciwniczką Timu. Oczywiście oglądam vlogi osób, które tam zamawiają, kupują. To nie jest moja sprawa, to jest ich sprawa, więc ja nie będę ich krytykować. No, w każdym razie, Krzysiek mi zamówił na Timu i zrobiłam mu oto awanturę. On chciał mi zrobić prezent, a ja mu zrobiłam awanturę. No, ale wiecie co, stwierdziłam, że jeżeli już są, to ich używam i czasami sobie stawiam tarota, bo się go troszeczkę uczę, tak jakby, wiecie, trochę intuicji, trochę czytania i trochę tego, co się nauczyłam z tarotów, które obserwuję na YouTubie. A na YouTubie obserwuję, a może się wam pokażę, dobra, czekaj. A na YouTubie obserwuję, brzydko wyglądam, więc się trochę rozpuszczę. A na YouTubie obserwuję Libra Girl Tarot. Bardzo fajna pani. O Jezu, nie tylko z nią iść na kawę i gadać, gadać, gadać przy kawie. Takie odnoszę wrażenie. A druga to jest doktor Ewa Aria. Mieszka w Irlandii. Także tak trochę po sąsiedzku. Jego jest przekapitalna, nie? One obydwie są po prostu, jakbym miała wybrać, którą wolę, to wam nie powiem, bo po prostu. Obydwie są na swój sposób po prostu wspaniałe i z obiema chciałam po prostu iść na kawę i klachać, nie? No, tak.
No i jak tak słucham ich czytań, to mniej więcej wiecie, już jakieś tam karty kojarzy, co mogą zwiastować i co mogą, jaki mogą nieść ze sobą przekaz. No, dobra. Tak wam chciałam pokazać, idę dalej jeść swoje śniadanie, bo jeszcze nie zjadłam. Ewelkę sobie oglądam teraz. Ewelkę sobie oglądam teraz. I Ewelka jest w sklepie. Wybiera kartki świąteczne. Nie świąteczne, kurde. Wybiera kartkę dla urodzinową dla jej syna, nauczyciela. No. Dobra, pa! Idę jeść.